Siema ludzie. Tu Ozdóbka. Dlaczego jestem tak dziwnie ubrany? Bo mogę. Bo chcę. Bo jest mi dane mieć wyjebane. Tak se powiem. Dlaczego tak powiem? Bo mogę. Dlaczego mogę? Bo się urodziłem. Kiedyś się umrę, dostałem życie i mogę je wykorzystać jak mi się tylko chce. Słuchajcie, prawda jest taka, że jakiś rok czasu temu wpadłem na pomysł, bo zobaczyłem, że jest coraz więcej hejtu w internecie. Niektórych to rani, niektórym jest przykro, niektórzy mają na to wyjebane, jest różnie. Mi jest dane mieć wyjebane. Dlaczego? Ja mając 20 lat zginąłbym w wypadku samochodowym, od tamtej pory podchodzę inaczej do życia. Spełniam sobie swoje marzenia, cieszę się każdą chwilą. Robię wszystko, żeby być szczęśliwy, żeby to życie wkoło mnie było taką moją bajką, żeby było cudownie. Każdy kurwa chce mnie wyciągnąć z tej bajki, żebym wszedł z powrotem do systemu. Fuck off! Mamy różnicę. Mamy różnicę, ale Arabii Saudyjskiej kurwa nie wysłał. Na każdej pozycji lepszy. Wygramy ten mecz, bo to już robi swoje. Czy coś, czy na ludzie podchodzisz do tego? Tak, ale pozytywnie się stresuję. Taki stres, który cię napędza. Bardzo ważny wieczór, od którego bardzo wiele zależy. Jeżeli dzisiaj nie wykorzystasz swojej szansy, to prawdopodobnie cały życie będziesz żałował tego, że nie zrobiłeś tego w dniu dzisiejszym. Teraz się stresuję. Właśnie, dlaczego w tym 2006 startowałeś, później przerwa i dopiero w tym roku? Wiesz co, byłem jeszcze w 2007, ale prelibieg nie wszedłem, a byłem tak jak większość chłopaków strasznie stawiony, wiesz. Jak to ja nie wszedłem? To niemożliwe jest. Dlatego niech każdy startuje, bo taka jest prawda tych freestyle'owych bitwach. Tu ktoś kogoś zna, coś tak jest, i chodzi o to, żeby się pokazać. Jak już tam wybijesz, to twój styl jest inaczej traktowany. Jak ktoś powie, że o, ty jesteś dobry, to wtedy twoje słowa też brzmią inaczej, nie? Wiedział. Posłuchajcie, jakby ktoś z was powiedział miesiąc wcześniej, że taki będzie finał, to by chyba stwierdził, że was popierdoliło i wysłał was do psychiatryka, kurwa. Jesteśmy dowodem na to, że się da jak się chce, kurwa. Tak jest. I dobrze. Siły i chęci to na pewno. Jasne. Ale najważniejsze, Łukasz, najważniejsze dla ciebie jest to, żebyś ty się skoncentrował i żebyś ty jutro godnie zaprezentował siebie, swój klub i pokazał wszystkim, że nie tutaj tanio skóry nie oddasz, no i udowodnisz wszystkim, że stać na te trzecie miejsce. Będę to byłby chyba jeden z takich Piotrze. Twoich bardziej życiowych sukcesów, trzecie miejsce Mistrzostwa Polski. Zdecydowanie. Cały czas jest w zasięgu ręki, no i co, walcz o to. Musisz, jeśli ty o to nie zadbasz, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Dobrze, że mi powiedziałeś, Piotrze. Także tak, złote rady wezmę sobie, no właśnie, mocno do serca. Także leć i śmiało. Biegnij! Mówisz, tak samo mówisz, że jestem gwiazdą na rok, stary. Ty nawet nie sięgasz wzrokiem, twój wzrok nie jest w stanie sięgnąć tam. Kurwa, chuj w tą wodę, gdzie zajdę, stary? Ja sobie za miesiąc lecę, kurwa, do Las Vegas, grać na Mistrzostwach Świata w pokera. Chłopie, jestem osobą, która staje się gwiazdą interkontynentalną, a jak nauka pójdzie do przodu w ciągu 10 czy 20 lat, to międzygalaktyczną. Nie dorastasz mi do pięt pod żadnym kątem, stary, a jak zacznę Mateuszowi być raperem, się skończyły jak leki. Zacznę być raperem, nie przerywaj, panie kulturalny i kurwa charakterny, honorowy. Jak zacznę być raperem, to będę kurwa lepszym raperem od ciebie. Nie będę tylko lepszym freestyle'owcem, bo nie poświęcę 10 lat życia, żeby siedzieć kurwa zamknięty w pokoju i nawijać sam do siebie rymując. Że powinieneś trafić do psychiatryka. Tak powiedział. Oddział zamknięty, był kiedyś taki zespół. A widzisz, tak jak powiedziałem, nie sięgasz nawet tam wzrokiem, stary, bo tobie się nie mieści w głowie. Ja wiem, że wszystko jest możliwe. Stary, dla mnie nawet nie trenowałbym na takiego kurwa małego karakana jak ty, bo dla mnie to byłby wstyd. Rozpierdolę cię w pierwszej rundzie, bokser daje mi 100 koła i lecę szaleć do Vegas na Mistrzostwach Świata. W pokera World Series of Poker już kurwa nie żyjesz, tylko jeszcze sobie ej, z tego się nie wcale nie robisz. Lepszy rekord i jeden knockout w karierze. Dobra, przestań pierdolić o moim rekordzie, słuchaj. W MMA mam 2-3, w tym dwie porażki z Polakiem. Dwa razy go najebałem. Mój prawdziwy rekord w MMA to jest 5-1, a teraz będzie kurwa 6-1. Zapamiętaj sobie, Polak przegrał ze mną dwa razy, jest fake championem i ja tutaj zarzekam się przed wam i wszystkimi, że będę miał ten pas, kurwa, prędzej czy później. Ja władca piekieł, kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty. Ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa, śmiecie? Możecie szczekać o walkę ze mną. Ja jestem, kurwa, gwiazdą.
Nie macie ze mną szans! Bez treningu cię rozpierdolę! Zapamiętajcie moje imię, Amadeusz Ferrari!